Od 1 stycznia zostały wprowadzone zmiany w prawie brytyjskim w zakresie realizacji transportów do i z Wielkiej Brytanii w różnych zakresach. Pierwszym głównym takim punktem to jest przede wszystkim przewozy kabotażowe, czyli przewoźnicy, którzy wjeżdżają do Wielkiej Brytanii, muszą wjeżdżać z ładunkami. Jeżeli chcą po tym rozładunku w Wielkiej Brytanii dokonać kabotażu, czyli transportu na terenie Wielkiej Brytanii, i tutaj będziemy mieli bardzo dużo ładunków, które nie były przeznaczone z założenia na Wielką Brytanię, jak na przykład transporty irlandzkie. Czyli tylko przewoźnik, który wjedzie z Wielkiej Brytanii z ładunkiem, może dokonać kabotażu, i tu mówimy o dwóch obostrzeniach, dwa takie transporty w czasie 7 dni. Drugim takim obostrzeniem jest przewóz naczep intermodalnych, czyli odbiór z portów naczep, które nie jeżdżą z kierowcą. I takie naczepy z portów brytyjskich będą mogli odbierać tylko i wyłącznie przewoźnicy zarejestrowani w Wielkiej Brytanii, czyli nie będzie możliwości odbioru takich naczep przez przewoźników europejskich. Trzecią kwestią są wszystkie przewozy dokonywane do tak zwanych krajów trzecich, czyli pomiędzy Wielką Brytanią a Szwajcarią, Norwegią, Ukrainą czy Serbią. Tutaj będziemy mówić o pozwoleniach EKMT, których w tej chwili Polska uzyskała około 4 tysięcy na ten aktualny rok 2023. Ta pula została przez Polskę już powiększona, została wysłana prośba. Nie wiemy, jak ten wniosek zostanie rozpatrzony, ponieważ czas rozpatrzenia wniosku jest także do końca marca. Zmiany w ustawodawstwie brytyjskim w zakresie realizacji transportu wynikają wprost z umowy o współpracy między Unią Europejską a Wielką Brytanią, która została wprowadzona 24 grudnia, i jej implementacja została podzielona na takie okresy przejściowe, w związku z tym, że nie byliśmy w stanie zaimplementować jej w całości. Dla polskich przewoźników wiąże się to z olbrzymim ryzykiem, które bezpośrednio związane jest z posiadaniem specjalnego pozwolenia. W tym przypadku, gdy mówimy o transportach na kraje trzecie, jest to tak zwane pozwolenie na kraje trzecie, które należy dodatkowo opłacić, wystąpić o nie z wnioskiem i poczekać na jego otrzymanie. Z drugiej strony, dla wszystkich przewoźników brak możliwości odbioru na przykład naczep intermodalnych z portów brytyjskich oznacza, że biznesy, pod które już częściowo lub w całości po tak zwanym naszym Brexicie już ułożyli sobie pewne potoki transportowe, potoki ładunkowe oraz pracę kierowców, zostają kompletnie zerwane i zostają zmuszeni do przygotowania tych ciągów ładunkowych na nowo z zupełnie innymi koncepcjami biznesowymi.